Cześć, z tej strony Iza z medycznamarihuana.com. Jesteśmy na trzecim dniu, czwartych dni konopi w kurozwękach. Mamy przyjemność porozmawiać z jedną z najbardziej znanych postaci w Polsce, jeśli chodzi o marihuanę. A myślę, że nie przesada. Jest z nami profesor Vetulani, profesor zajmujący się neurobiologią, który ma bardzo dużą wiedzę z zakresu nie tylko marihuany, ale także innych substancji enteogennych. Witam panie profesorze. Dzień dobry, cieszę się w ogóle, żeśmy się tu spotkali. Ja bardzo lubię te kurozwęki, który jest mój drugi raz. Mam nadzieję, że jeszcze będzie kilka. Czyli mówi pan, że jest drugi raz. Jak generalnie ocenia pan inicjatywy tego typu w Polsce? Bardzo dobrze, dlatego że w ogóle w Polsce zauważam w ciągu kilku ostatnich lat bardzo pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o marihuanę. Właściwie jeszcze 4 lata temu taka impreza byłaby prawie niemożliwa. Byłaby na pewno mnóstwo policji, mnóstwo umundurowych i tak dalej. Kiedy byłem tutaj rok temu, nie było już mundurowej policji. Było bardzo wiele policji w cywilu, którą koledzy mi pokazywali, bo oczywiście to byli ci, którzy ich łapali na ulicach. Tym razem albo oni się fantastycznie kryją, albo w ogóle tego nie ma. Ale to jest w ogóle na fali tego, że w przeciągu ostatniego 1,5-2 lat bardzo zmienił się stosunek społeczeństwa do konopi w ogóle, do marihuany w szczególności, jak właściwie głównie dzięki temu, że poruszono wstrząsające przykłady, kiedy konopie mogą pomóc jako lek, a zawsze dobry jest taki przykład, który budzi ogólne zainteresowanie i współczucie. To był przykład małego Maxa Gudańca, prawda? I muszę powiedzieć, że tutaj praca Doroty, matki, która z tym dzieckiem, prawda, to przecież jej czwarte dziecko, prawda, ma tam 3 fajne córki, prawda, i tak dalej. I walczy o życie dziecka, które w normalnych warunkach już dawno by nie żyło. Powiedzmy sobie szczerze. Nawet powiedziałbym więcej, ważne, że takiego dziecka, no i wszyscy pochylamy, bo widzimy, że to jest głęboko nieszczęśliwe. Dziecko, które ma i ma ten zespół trisomii i właśnie ma ten straszliwy, tą właśnie chorobę Dravet, prawda, to znaczy, to jest stałe, czy miał codziennie olbrzymią liczbę napadów epileptycznych. A teraz jest ważne, że widać, że po zastosowaniu leku, a przez tym żadne nie działy, nagle chłopca się rozwijać, już siada, już coś tam. Ta epilepsja dziecięca to jest straszna historia, bo po każdym ataku epilepsji następuje pewien okres niepamięci, amnezji. Czyli wobec tego, że się ma dziennie 3 ataki epilepsji, to już się z nic z tego dnia nie pamięta. Jeżeli tak dziecko ma ciągle, ono się nawet nie może niczego nauczyć. To jest bardzo obciążające dla organizmu. Strasznie, to znaczy być może nawet reszta ciała się rozwija jako tako. Natomiast w mózg nie łapie po prostu nic. No po prostu nie ma dojścia. No i w ten sposób, prawda, a tu w znakomity sposób właśnie udało się. No i to, że się to dzięki leczniczej marihuanie. Oczywiście nie sposób też nie powiedzieć, że zawsze to społeczeństwo nagle zaczęło, że jest coś ważne. Dalej nie sposób nie powiedzieć jednak jest o doktorze Bachańskim, prawda? To znaczy znowu człowiek, który zaryzykował, a właściwie stracił swoją karierę naukową, prawda, w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka, tylko dlatego, że walczył o... Tak, chciał leczyć. I zresztą napisaliśmy z Marysią Mazurek taką książkę A w konopiach strach i w tej książce ostatni rozdział to jest właśnie wywiad z doktorem Bachańskim, który opowiada może nie tyle o Maxie, tylko o tych przypadkach, w których nie mógł pomóc. W których mu się dziecko... Bo Max nie jest jedynym dzieckiem w Polsce, które... Nie, tych dzieci jest bardzo dużo, wymagało tego bardzo dużo i zresztą w tej chwili doktor Bachański i Fundacja Krok po Kroku Dorotki Gudaniec ma mnóstwo zajęcia, także to, ale fakt, że społeczeństwo, część społeczeństwa właśnie współczuje biednego dziecka, część ludzi uznanie dla lekarza, który walczy przeciwko własnym interesom, tylko dlatego, że nie wiem, tak jak doktor Judym, jak siłaczka, prawda, dla dobra społeczeństwa, to wywiera wrażenie. Przecież to na pewno ci ludzie nie robią tego po to, żeby robić ludziom źle. Marihuana się bardzo źle kojarzyła, no, na skutek przede wszystkim polityki antynarkotykowej w Ameryce, która się rozwinęła w latach 20.
To jest ciekawe, to było na zasadzie tej marihuana służyła do, czy walka z marihuaną służyła do walki z uchodźcami, bo wtedy Ameryka miała sytuację bardzo podobną do tej, którą mamy w tej chwili w zachodniej Europie. Ameryka miała w latach koło 1905 i później, kiedy rewolucje meksykańskie spowodowały, mnóstwo Meksykańczyków, znowu osób o innym tradycjach, innej kulturze, zaczęło uciekać, szukać schronienia w Stanach Zjednoczonych. I oni, podobnie zresztą jak część uchodźców u nas, spotkali się z wielką niechęcią i szukano wszystkiego złego. I jedną ze złych rzeczy, którą znaleziono, Meksykanie tradycyjnie palili marihuanę. Tak, i potem... Na przykład tradycyjnie pijemy wódkę, prawda? Takie stereotypy trochę. Oczywiście, zrobiły się stereotypy, ale nagle tej marihuanie zaczęto przypisywać najgorsze możliwe rzeczy. I były takie... No i czasami warto zobaczyć. Na YouTubie można dostać, można sobie ściągnąć ten film Refuse Madness, taki propagandowy, który właściwie jest śmieszny w tej swojej prawie, ale wtedy ludzie to traktują. Marihuana ma być całym złem. Po wypaleniu marihuany człowiek się zmieniał w niesłychanie agresywnego i rozbuchanego seksualnie osobnika. Najgorszy Amslinger, żeby obrzydzić marihuanę, twierdził, że marihuana tak zwiększa u kobiet popęd seksualny, że będą one żyły z murzynami. A wtedy, w latach 30 w Ameryce, no cóż mogło być gorsze jak biała dziewczyna? Był skandal. No, ale to w ogóle skandal, grzech, abominacja. No, ohyda, prawda? I to jakoś tak wbiło się w umysł amerykański. Dalej, ale wielkie pieniądze związane z konopiami, to nie były tylko wielkie pieniądze związane z użyciem w celach rekreacyjnych czy medycznych, no ale konopie to jest w ogóle źródło bardzo wielu istotnych produktów. Przecież świat nie byłby podbity, gdyby nie konopie, bo liny konopne były na żaglowcach, prawda? Nie byłoby. Tak, nie było tego. Także, prawda, olinowanie całe, ale i płótno, bardzo często płótno żaglowe też było z konopi, ubrania były z konopi. I w Ameryce, i między innymi z konopi, tak samo można robić papier. I w Ameryce właśnie cała historia polega na tym, że przez pewien czas się decydowało, co będzie głównym źródłem papieru: konopie czy las, czy drzewa. No i koncern Hersta wykupił lasy i rozpoczął, to był koncern prasowy, i żeby mieć zapewniony monopol na papier, zrobił kampanię przeciwko konopiom. I konopie zostały, uprawa konopi siewnej została w Ameryce zakazana i dopiero potem w czasie II wojny światowej na pewien czas przywrócono, no bo to jest tak cenne źródło. Polska kultura bardzo wiele opiera się na konopiach. Na przykład była konopielka w kulturze słowiańskiej. A konopielka, tak, oczywiście, ale w ogóle konopie, one by, przecież mamy nawet stare, wyskoczył jak Filip z konopi, prawda? Filip to oczywiście był zając, prawda, także tego, ale konopie, ale no i ta len i konopie to były główne źródła włókna, przecież myśmy nie mieli bawełny, prawda? I w ogóle ta kultura była bardzo wysoka, potem zanikła, no bo znowu łatwiej się uprawiało zboża, prawda, i tak dalej. Ale w sumie także te konopie tak odeszły. Ale w Polsce one nigdy nie były nienawidzone. I dopiero właściwie w latach 60., 70. nagle zaczęły, przy kopiowaniu różnych innych takich wzorców właśnie amerykańskich, zaczął się ten atak na konopie. Konopie przypadkiem dostały się na listę substancji zakazanych przez Światową Organizację w 1925 roku. To właśnie z powodu haszyszu. To jest też produkt z górnej części konopi. Żywica, która się tam robi z kwiatostanu. No i stało się takim złem. I udało się ludziom wzbudzić w ich przekonanie, że konopie to jest fatalna sprawa i że miały bardzo silnie uzależniać, co nie jest prawdą. Miały powodować trwałe uszkodzenie mózgu. Nie jest prawdą. Jeżeli porównamy konopię z alkoholem, to alkohol to jest, prawda, potworny tygrys wobec małego kotka, prawda? Alkoholicy w Polsce to jest 15% społeczeństwa.
i jest, ludzie umierają z różnych powodów, ale najczęściej maskę i wątroby, żylaki przewodu pokarmowego. Co więcej, alkohol nie chodzi tylko o to, że on zabija fizycznie, ale fatalnie wpływa społecznie. Większość przemocy rodzinnej, większość aktów agresji ulicznej pod wpływem alkoholu oczywiście. I to jest, ja zawsze mówię, że bo konopie akurat je właśnie powodują rozluźnienie, zmniejszają agresywność. Ja zawsze mówię, że jak ja wracam do domu przez park, jak jest grupka ludzi, tylko idzie piwem, to obchodzę takim łukiem. Jak czuję zapach właśnie marihuany, przychodzę przez środek, pożartuję, prawda? Ci ludzie są mili, sympatyczni, nieagresywni. No właśnie, to jak to jest z tą niebezpiecznością i szkodliwością marihuany, bo wielu rządzących nadal twierdzi, że jest to śmiertelnie niebezpieczna używka. Powiedział śmiertelnie niebezpieczny narkotyk i dałby Bóg, żeby wszystkie narkotyki były równie niebezpieczne. Marihuana akurat jest jednym z najbezpieczniejszych z leków czy z związków stosowanych rekreacyjnie. A czy są jakieś przypadki, w których może okazać się niebezpieczna? To znaczy, ze względu na swoje działanie, marihuana zmienia percepcję, zwalnia szybkość reakcji i tak dalej, tak jak bardzo wiele substancji, które dają odprężenie. Więc oczywiście, że tak samo jak po alkoholu nie można prowadzić pojazdu mechanicznego, tak samo nie można po marihuanie. Nie można sprzętem ciężkim. Więc marihuana niewątpliwie spowalnia reakcji, zmniejsza ostrość spostrzegania. Ten świat widzimy inaczej, milej, ale nieadekwatnie. W związku z tym oczywiście nikt, kto nie siada za kierownicą samochodu, nie powinien wcześniej palić. Mam pewien kłopot, bo naprawdę nie ma badań, jak wysoki poziom substancji czynnej z marihuany, THC we krwi, jest poziomem, przy którym człowiek przestaje dobrze funkcjonować. Są kwestie indywidualne. No. Są oczywiście kwestie indywidualne, a tak samo przy alkoholu, ale powiem, że przy alkoholu mamy pewne normy. Te normy są różne w różnych krajach, powiedzmy sobie w Stanach Zjednoczonych 0,8 promila, w większości krajów starej Unii Europejskiej 0,5, u nas 0,2 jest, w Polsce na przykład 0,2, to jest w Polsce też tak właśnie 0,2 to jest wykroczenie, 0,5 to jest przestępstwo, no ale w każdym razie to już za to wykroczenie też konsekwencje są takie. Czyli w Polsce 0,2 mówi się pijany kierowca, oczywiście to nie jest pijany kierowca, bo 0,2 promila alkoholu musi być wyjątkowo wrażliwa osoba, żeby to zrobiła. To jest on ciekawe, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach osoba okrycie wykrywa alkohol w ilości przewyższającej normę, nie na tej podstawie jest skazana, tylko przeprowadza się na niej test na symulatorze i dopiero, jeżeli osoba na symulatorze okaże się, że po tej dawce alkoholu nie może dobrze prowadzić, no to jest karana, a jeżeli może, to znaczy nie. To jest to, co pani mówi, że są te indywidualne historie. Prawda? Jedna osoba po dwóch kieliszkach wina już jest kompletnie rozluźniona i nawet mówi nie do rzeczy, a druga osoba wypije pół butelki, prawda, i jest wszystko w porządku. Także, no ale to, że do alkoholu są przynajmniej normy. Dokładnie wiem, ile ja mogę wypić, kiedy ja mogę wypić. Łatwo sobie mogę zmierzyć ewentualnie alkomatem poziom alkoholu. Z THC tego nie ma, natomiast THC utrzymuje się we krwi bardzo długo. To jest kłopot. Mnie się wydaje, że on się utrzymuje bez powodowania długotrwałych konsekwencji psychologicznych. Ale na to trzeba było właściwie zrobić badania i zobaczyć, przy jakimś poziomie, prawda, w niektórych krajach właściwie ten poziom, prawda, 5 nanogramów na mililitr jest takim poziomem, który już jest porównywalny z 0,5 promila alkoholu. Trudno powiedzieć. W każdym razie pewna rzecz nie należy stosować. Dalej, kiedy może być kłopotliwe? Konopie zaburzają proces pamięci, zwłaszcza tworzenia się szybkich śladów pamięciowych w samej pamięci krótkotrwałej. Przed egzaminem, przed czymś takim, nie daj Boże zapalić, bo po prostu czujemy się dobrze, ale z pamiętaniem mamy kłopoty. My tak samo słabo pamiętamy to, cośmy robili, kiedyśmy palili. Wiem, że było przyjemnie, ale szczegółowo na przykład odtworzyć treść rozmowy jest bardzo trudno. Często też się zdarzają na przykład przerwania takich ciągów myślowych. Tak, oczywiście. Ja sam wiem, że jak przydawkuję, to na przykład mam coś takiego, że nagle mam kłopoty z zapamiętaniem, o co mnie pani pytała. Ja mówię i nagle o czym cholera szła rozmowa, prawda? Także to też jest, także niewątpliwie konopie hamują sprawność intelektualną, podobnie jak fizyczną.
prawda jednak taka, że one hamują na stosunkowo krótki okres czasu i te zmiany są odwracalne. Znaczy, to nie jest to tak. Oczywiście znowu można doprowadzić się do bardzo złego stanu. Jeżeli ktoś regularnie nadużywa konopi, tak jak alkoholu, to muszą nastąpić jakieś zmiany w organizmie. I teraz ja uważam, że dla bezpieczeństwa, bo nie mamy dowodów, jak to jest szkodliwe, ale dopóki mózg się rozwija, dopóki się nam kształtuje kora mózgowa, to należy unikać jakichś środków zewnętrznych, bo my nie wiemy, w którą stronę to poprowadzi, a nie możemy tego natychmiast sprawdzić. Bo to, czy pani zaburzy percepcję, czy nie, to w porządku, prawda? Wypala pani jointa i po pół godzinie sprawdza panią na aparacie. To, czy to zrobi pani długotrwałą zmianę w mózgu, no to będziemy musieli czekać 12-15 lat, to może byłoby miło, ale nie. Także tutaj dla bezpieczeństwa ja uważam, że przynajmniej do jakiegoś 18 roku życia należy te środki psychotropowe używać w bardzo niewielkich ilościach albo wcale. Ja nie mówię, bo to też są różne rzeczy w różnych krajach. Na przykład w Polsce podanie alkoholu dziecku poniżej 15 roku życia jest przestępstwem. We Włoszech moi znajomi 8-9-letnim dzieciom przy stole dają tak samo kieliszek wina i to dziecko to pije to wino przy jedzeniu i nic się nie dzieje. Włosi nie wyrastają na grupę alkoholików, narkomanów albo kogoś takiego. Także powiedziałbym, że to jest kultura tu odgrywa bardzo, bardzo wielką rolę. To samo jest z marihuaną. Zdarzają przypadki takie, że ktoś pali jointa za jointem czy takiego, na pewno nie jest to zdrowe. Natomiast w odróżnieniu od alkoholu, gdzie mamy wiele przypadków nagłej śmierci po przydatkowaniu alkoholu, która bardzo często wynika z tego, że jest nieprzytomna, ma odruch wymiotny i dławi się, prawda, własnymi wymiocinami na przykład. W odróżnieniu od innych leków, które mu podawały za gwałtowne zatrzymanie akcji serca, prawda, albo ośrodka oddechowego, tak jak będziemy mieli przy morfinie, to akuratnie przy marihuanie w ogóle nie udało się znaleźć dawki letalnej, dawki, która by zabijała. No, przeważnie kończy się to po prostu pójściem spać. Kończy to pójściem spać, ewentualnie na drugi dzień jeszcze jakimś gorszym funkcjonowaniem. Ja przeglądałem dużo literatury światowej, bo zawsze mówiłem, nie znamy przypadku, żeby podanie marihuany kogoś zabiło. No, w tej chwili możemy powiedzieć, że znalazłem jedną pracę, w której dwa przypadki nagłej śmierci sercowej wiązano z wypaleniem dużych ilości marihuany przez właśnie te dwie osoby. To się wiąże z tym, że użytkownicy marihuany wiedzą, że często powoduje przyspieszenie akcji serca i tak dalej. A więc, no, ale przepraszam. Ale też często jest chyba odpowiedzialne za to tytoń, który dodajemy do marihuany. Oczywiście, to jest szalenie to jest, bo zwykle to nie ma takich ludzi, którzy palili wyłącznie marihuanę, prawda? No, ale nawet ustalmy, że dobrze, to były dwa wypadki udowodnione na dziesiątki lat poszukiwania, prawda? Proszę zauważyć też, że marihuana teraz jest tak popularna, że marihuanę zaczynają palić nie tylko osoby zdrowe, młode i w pełni sił, tylko osoby starsze, którym zawsze się coś może przydarzyć. To jest tak samo, że jak picie wody też mogę dostać potem nagle wylewu, na przykład, nie daj Boże, przepiechu, to nie to picie wody to spowodowało, prawda? Także powiedziałbym ogólnie, leki dostępne w aptekach, paracetamol na przykład, bardzo popularny lek dla temperatury głowy, jest kilkaset przypadków śmierci rocznie w Europie z przedawkowania, a właściwie z nadwrażliwości na paracetamol, prawda? I nagle człowiek umiera wraz z ostrym zanikiem wątroby. Także nie mówię o tym, jak niebezpieczne jest przechodzenie przez ulicę, prawda, czy jazda samochodem. Także jeżeli chodzi o śmiertelność, oczywiście może się tak wypadek, że nie wiem, worek z marihuaną upadnie na głowę, no tak, zabije. Ale także, ma być, znacznie więcej osób w Ameryce ginęło na przykład z zatchnięcia się fistaszkami, zadławienia, niż z marihuany. Także absolutnie można powiedzieć, że pod względem przeżycia marihuana jest bezpieczna. Pod względem stosowania marihuany
w dużych ilościach w celach rekreacyjnych, pewne rzeczy są na tyle upośledzone, że przed nimi należy się wstrzymać. Przed nimi też, przed uczeniem się do sesji, przed prowadzeniem samochodu. Ogólnie natomiast daje rozluźnienie, bardzo często właśnie hamuje stresy, blokuje i tak dalej. I to jest tam... To, a zwiększenie apetytu jest w ogóle rzeczą... Dla pani zwiększenie apetytu w porządku, pani Bielsowa. Ale gdyby była pani znacznie grubsza koleżanka, to dla niej to zwiększenie apetytu byłoby negatywną cechą. Natomiast gdyby miała pani anorektyczkę, to tamto zwiększenie apetytu jest rzeczą pozytywną. I to jest jedno z leczniczych zastosowań marihuany, to jest przy wyniszczeniach organizmu, które albo wynikają z tej tak zwanej anoreksji nerwowej, prawda, która jest taką chorobą. Ale właśnie, chemioterapia, AIDS, bardzo tego, przy wielu innych chorobach, to wyniszczenie właśnie, kiedy pacjent, tak samo u osób starych, osoby stare często ograniczają zbieranie pokarmu w takim stopniu, że to im naprawdę szkodzi. I wtedy to się proponuje na różnego rodzaju appetizery, czy coś takiego właśnie. Moja babcia przestała jeść, ale dostała appetizer i teraz znowu. Tak, jedzenie jest potrzebne. I tutaj, ale to jest jedno z wielu takich możliwości medycznego stosowania marihuany, bo my wiemy, ona oryginalnie oczywiście weszła gdzieś jako lek przeciwbólowy, jakieś, nie wiem, tam 5000 lat temu w Chinach. Ale potem okazało się, że ma mnóstwo innych rzeczy. Na początku to właśnie ją stosowano w kłopotach przewodu pokarmowego, ale potem okazało się nagle, że ona będzie powodowała zmniejszenie spastyczności, która jest związana z bólem, a więc przy różnego rodzaju chorobów typu stwardnienia rozsianego. Ciekawą rzeczą, która się okazała, to jest to, że stosowanie marihuany zapobiega osteoporozie, zapobiega rzeczotnieniu kości, obniża ciśnienie śródgałkowe, a więc może być stosowana w jaskrze, choroby, która nie jest taka niepopularna, a prowadzi jedną z głównych przyczyn ślepoty u ludzi. I bardzo ciekawym takim nurtem, no to właśnie było stosowanie marihuany przy nowotworach, zwłaszcza przy glejakach, które są właściwie nieleczalne metodami medycyny klasycznej, a są przypadki, że ludzie po zastosowaniu preparatów marihuany ten glejak im się w cudowny sposób stosuje. Mamy teraz właśnie przypadek w polskim rządzie zachorowania. Tak. No właśnie to był taki przykład, jak przykład pana Kality. To jest coś takiego, co też budzi nagle ten... Jest coś, co może być, jest choroba śmiertelna, jest coś, co może być lekiem, co daje szansę. Nie mówię, że wyleczy, ale danie nadziei jest rzeczą tego. I teraz z powodów ideologicznych tego leku nie można mieć. To jest tak samo, jak, nie wiem, widziała pani tonące dziecko, ale nie wolno było pani rzucić liny, prawda? Bo lina jest zrobiona z konopi, na przykład, prawda? Także tu widzimy coraz więcej z takich przypadków, w których medycyna po prostu zdaje sobie sprawę z korzystnych efektów marihuany. Część tych efektów odnajdujemy, to się dość dużo się robi takich rzeczy. Marihuana nie pomoże na wszystko, ale tak samo jak żaden lek nam nie zapewni śmiertelności. No nie da się. Natomiast może nam bardzo pomóc. Ale chciałem zwrócić uwagę na to, że jeszcze mnóstwo innych preparatów z konopi, które nie zawierają marihuany, ani nawet tego CBD, a mają bardzo korzystny wpływ, taki ogólny. Zwłaszcza chodzi o to, że w całych konopiach jest jedna substancja, która powoduje właśnie te efekty psychotropowe, dla których my ją bierzemy, bo to jest przyjemnie pozemne wyświaty, to jest ten tetrahydrokanabinol, czyli THC. Natomiast jest bardzo wiele innych substancji, chociażby CBD, które też ma działanie lecznicze, czyli kanabidiol i jeszcze kilka innych rzeczy. I na przykład właśnie olej, ale nie ten olej konopny sprzedawany na nowotwory, tylko olej z konopi, taki wyciskany na przykład z siemienia, czy takiego z nasion. On fantastycznie działa, jest jednym z lepszych środków dermatologicznych, a więc na przykład różnego rodzaju, w tej chwili wydaje się, że na przykład przy łuszczycy może mieć, znacznie może pomóc pacjentom. Sam wiem, że są szampony na bazie konopi, fantastycznie. Balsamy.
Dużo balsamy. Środki przeciwbólowe, poza tym są te zmaście przeciwbólowe. Na zapalenie stawów? Tak. Także to jest bardzo wiele takich historii, gdzie to, już nie mówię o wszystkich pożytkach z konopi, które właśnie wynikają z jej użycia, na przykład, nie wiem, jako do pokostów, prawda, to jest dalsze uleje. No i oczywiście włókna konopne, które przecież bardzo dobre właśnie materiały i płótno, i szpagat, i liny, prawda, to wszystko zrobione. Konopie jest jednym z bardziej takich, jedną z bardziej użytecznych roślin. Bardzo wiele rzeczy tam może być wykorzystanych. Nawet ostatnio zajrzeli cała roślina na opał, także szybko rośnie, poprawia jakość gleby, także czasami stosowano dawniej płodozmian, stosując między innymi konopie przez pewien czas, które były dość korzystne. Także jest to roślina, która znaczy ma prawie same pozytywy. Trzeba sobie też uświadomić, że uzależnienie od konopi jest bardzo rzadkie i słabe i nie ma takich wielkich konsekwencji zarówno zdrowotnych, ani społecznych. To znaczy nie znam przypadków, w których ludzie zabijaliby się po to, żeby zdobyć konopie, żeby zapalić. Zabijają się po to, żeby zdobyć, żeby sprzedać. To jest inna sprawa, całe gangi tak działają. Ale tego nie. Jeżeli są ludzie, którzy są gotowi zabić, żeby zdobyć amfetaminę, czy heroinę, czy nawet alkohol, konopia nie. Konopia łagodzi obyczaje, prawda, właśnie. To się, człowiek się śmieje, człowiek, prawda, śpi, człowiek jest wesoły, człowiek je. Nie ma tutaj tłumu pijanej młodzieży, nie ma tutaj czegoś, prawda? Wszyscy są mili, weseli, uśmiechają się do siebie. Cała atmosfera dnia konopi jest jakąś inną atmosferą niż atmosferą jakiegoś takiego, nie wiem, 50-lecia jakiegoś klubu piłkarskiego albo czegoś takiego, nie mówiąc o atmosferze manifestacji politycznej. Tu nikt nie wrzeszczy, nie krzyczy, ludzie się uśmiechają, ludzie są mili. Wieczorem też pije się alkohol poza tym, ale w niewielkich ilościach i nie ma tej konsekwencji. Bo wczorajszy wieczór, prawda, miło, cicho, spokojnie, nikt nie wrzeszczy, nikt nie tego. To jest, ludzie po prostu mogą jak gdyby pełnią życia się cieszyć bez jakichś niemiłych rzeczy. Także takie właśnie imprezy pokazują, że używanie konopi jest rzeczą pozytywną, a nie negatywną. Dobrze, i dziękujemy bardzo za miłą rozmowę i bardzo dużo na pewno cennych i wartościowych informacji. Dziękuję jeszcze raz.